pan mnie widzi. Pominąłem reklamy. Czy pan się do turnieju zapisał? Tu weszło, tu weszło. Wygląda na to, że tu weszło. No dobra. To zaczynamy. Zaczynamy od obrony Neidorfa. Obrony sycylijskiej wariantu Neidorfa. Dzień dobry. A do turnieju pan się zapisał? Hetman D2. Tego ruchu żeśmy nie omawiali. To jest ruch słabszy. Kontynuacja słabsza. I tu jest kilka bardzo dobrych kontynuacji. Ojej. Bardzo dobrą kontynuacją jest na przykład B5. Nie boimy się w skoku na C6, bo nie napada na gońca. No jak gra A3, to już się to skiepścił. To już teraz hetman C7, goniec B7. O, długa roszada. Goniec E7, czarny stoi doskonale, biały nie zdążył. Że Magnus Carlsen idzie na emeryturę. Ja nie słyszałem, panie Piotrze, gdzie pan to słyszał? Gdzie pan to słyszał, panie Piotrze? A, Carlsen oczywiście, no tak, no to... Więc tutaj widzimy, no co, goniec D3 jeszcze, ale tu podwisa skoczek. Mamy znowu wiele dobrych kontynuacji. Krótka roszada, wieża C8, hetman B6. No zróbmy wieża C8, najbardziej popularny. Wieża H1. Hetman B6. I szanse czarnego są lepsze, bo białe wieże nie atakują czarnego króla, który zroszuje. Skoczki też nie, goniec G5 częściowo atakuje. Dobra, to cofamy się. Widzieliśmy, że ruch B5 był niezły. Innym ruchem dobrym z tej pozycji jest hetman C7. No, nie boimy się skoku na B5. Goniec C2 mięciutkie, długa roszada. I B5. Można grać i goniec E7. Goniec D3. Goniec B7. Pozycja podobna do poprzedniej. Na przykład hetman E3. B4. I czarny atakuje szybciej. I czarny atakuje. W środę na pewno jeszcze nie przyjdę, bo jestem na chorobowym. Taka piosenka była. Jak se człowiek popił, to poszedł na chorobowe. Tropicale Tahiti Granda Banda śpiewali. Dobra, więc tu widzimy, że to znowu jest wariant dobry dla czarnych. Więc hetman D2 możemy mieć z głowy. Przechodzimy do ruchu goniec C4. Goniec C4 jest często grywane. Nie wiadomo dlaczego. Łączenie ruchów gońcem na G5 i na C4 sensu nie ma, pod warunkiem, że się gońcem zbije skoczka F6 i zwiększy przewagę na białopolowej części szachownicy. I tu rzeczywiście nie jest łatwo. Pełne wyrównanie daje ruch hetman B6, a hetman B6 powoduje, że nie będzie zagrane B5. I co teraz? No goniec F6 to woda na młyn. Goniec B3, no bo hetman D3 gorsze, goniec B3. Można grać goniec E7, a można zagrać E5. Zapytać się, dokąd pójdziesz, koniku? Szachutek niegroźny. Zasłonimy się konikiem i nic złego się nie... Jak pójdzie na E2, pozycja jest dobra. Co mi tutaj wyskakuje?
Pozycja jest dobra. Idziemy dalej. Czyli hetman B6 i drugi ruch bardzo dobry, częściej spotykany. Natychmiastowe B5. Mówię, nie boimy się skoczek C6, ponieważ nie ma gońca na E7. Zobaczmy, goniec B3. Nie mogę popijać, bo antybiotyk, a może to być niebezpieczny antybiotyk producenty, więc jestem grzeczny, nie degustuję nic. No to tak samo jak ja. Biorę proszki przeciwbólowe i B4, no najlepsze, no goniec B7 zobaczymy. B4, jak skoczek idzie na A4, to jest fatalnie. Hetman C7. No C3, jak się gra takie C3, to tu jest takie małe kombinacje. Dobry wieczór, panie Uncle. To jest takie małe kombinacje. Panie Uncle, pan się zapisał do turnieju, czy nie? Pan spróbuje, tam jest jeszcze trzy wolne miejsca, czy pięć wolnych miejsc, nie pamiętam. Skoczek E4. Goniec, hetman A5 jest dobry, ale nie będziemy patrzeć. Goniec B7, standardowy ruch. Po roszadzie. Goniec E7. I jak biały zroszował w krótką stronę, a ma tu figury, skoczka na A4, ataku na króla nie będzie. Czarne mają kąt gry wzdłuż linii C i ta pozycja jest dla nich doskonała. To myślę, że w tym momencie możemy się cofnąć. Goniec C4 bym sobie darował. A wielkiej gry nie ma. Hetman E2. No hetman E2, bardzo popularne posunięcie, no ale ono blokuje gońca, no chyba, że to będzie goniec szedł na H3. Nie wiadomo po co. To są dwie dobre kontynuacje. Goniec A7 to już na H6 zganiające. Goniec H4. To można grać goniec A7, hetman C7, można grać E5, żeby on tam nie zagrał. Fe, D. Skoczek F5, najgroźniejszy ruch. I po skoczek B6 nic złego czarnego spotkać nie może. Biały nie może zrobić roszady. Hetman zagra F3. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, panie Pawle. Bijemy na F5. Hetman bije F5. Goniec E7. I choć białe mają parę gońców, ale centrum jest statyczne. Te dwa pione, cztery słaby. Tu widzimy dobrą rzecz. Cofniemy się chwilę. Jeszcze lepszą kontynuacją, trochę lepszą jest hetman C7. To jest, bo niektórzy grają goniec E7. Hetman C7. No i sensowne jest G4, no to żeby uzasadnić tam. Ale po B5. Goniec G2. Goniec B7. No goniec nie strzela na czarnego króla. A powinien strzelać na czarnego króla. Hetman C4, taki ruch o deplasujący hetmana. Po wymianie hetmanów ataku nie ma. Więc tutaj bardzo, tamto dużo, najbardziej popularna kontynuacja, kontynuująca niż, oj, częściej spotykana niż wszystkie pozostałe, jest długa roszada. A, to pan, panie Pawle, ma ten zabójczy ranking? No, panie Pawle, no to jest pan, jak to Rosjanie mówią, rankingowym faworytem. Oni mają taki zwrot. Dzień dobry, panie Jarku. Dobry wieczór. To tu się tam pan komentował, a do turnieju pan się zapisał, panie Jarku? Także, panie Pawle, spełniał pan, nie było żadnych problemów z przyjęciem.
nie było żadnych problemów z przyjęciem, ponieważ pan przeszedł wszystkie progi, które tam są do przyjęcia do klubu, więc to nie ma problemu. Panie Pawle, u nas pan zagra dobrze i ranking panu nie spadnie. Gwarantuję, że panu nie spadnie. Wracamy tu. Jeszcze chcę coś powiedzieć o tym Najdorfie. To jest, tak jak mówię, to jest bardzo dobry wariant. Długa roszada. I tu są dwa równorzędne ruchy. Goniec E7 i B5. Ale dużo ostrzejsze jest goniec B5. I biały musi grać A3. Bo jak zagra G4, pozycja oceniana jest jako równa. Ale po B4 atak czarnych jest przyjemniejszy. Proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich tych wariantach białopolowy goniec nie znajduje miejsca dla siebie. A to was jest więcej, panie Pawle? Panie Pawle, jest was więcej? No, panie Jarku, ja też jestem za słaby na 5 minut, w dodatku dzisiaj mam zwolniony refleks, ale to... No, panie Pawle, no zacząłem mówić o kodach. Nie widział pan shortów pod tytułem kody debiutowe? Za chwilę coś powiem. Tylko skończę to. Tutaj nic nie ma. No jeżeli skoczy na D5, skończę to i zmienimy planszę. ED5, pan szachuś, goniec E7 i nic specjalnie nie ma. No skoczek C6 wygląda pozornie groźne, ale jest taki ruch skoczek B8. Skoczek zaatakowany, więc przestanie grozić, a hetman broni. Goniec F6 musimy odbić pionem. Ale ta pozycja nie jest dobrego dla białych. No goniec G2. Skoczek bije C6. Roszada. I nie widać, żeby białe miały rekompensatę w tej trzygońcowej sytuacji. Panie Pawle, może pan inaczej panu powiem. Dziś oglądamy kody B96.